Okej, zaczynamy dalej naszą podróż. Spróbujemy tutaj zbadać ten budynek. A co tu nadal jest? Jakieś skarby? Taki pan i taki pan. Czy wykorzystamy taką rzecz jak odłamek naczynia? Ten się patrzy do przodu. Przygnij do ściany. Dobra, będziemy się tam, jeżeli nie są jakieś groźni. Ale może tak przejdziemy. Szybko pod most. O, tak. Cukiera bomba. Tak. Podbieramy pieniążki. O, się stoczył. O, się toczy chłopak. Patrz, się toczy. A, ciężki był, się stoczył. Coś tu pod mostem mamy. Pod mostem nic nie ma. Tu są czerwone kwiatki. Okej. Okay. Idziemy dalej, zobaczymy. Bardzo trudny przeciwnik. Udałoby się go obejść. Dwóch złych przeciwników. No to... Zwisać można tutaj z tego chyba nie. Kurczaczki zobaczą mnie. Może nie. Przejdę po cichu. Nie dwoma to się nie... Raczej nie da. Opierz się. O nie. O, ten nie zobaczył. Co do mnie? Ło, tak jest. To był szybki cios. Uciekamy stąd. Co tu jest? Palacze. Opa. Opa, i tego. Opa. Opa. Jeszcze ten. Opa. Dobrze. Pokonany. Tamten tu przyjdzie? Tajemniczy mi? Dobra, była akcja. Tajemniczy mi chyba nie przyjdzie, a gdzie my tutaj dojdziemy? Trzeba tam się wrócić oczywiście. Uuu, jakaś dziura. Dobra, świeczki nie mam. Wrócimy tu za chwilę. Powolutku, powolutku. Tutaj był ten mnich. Jest tu ktoś? Poszedł sobie. Poszedł. O, tu jest jakieś wejście. O, idzie sobie chłopaczek. Ciekawe, czy nie zobaczy. Dobrze.
tam pływa i pilnują to. Ale dobra. Nic to. Tutaj coś jest na dole. Op. Skarb. Cukierek Ako. Wzmocnienie siły. A tu jak się złapie? Może tu jakoś się z dołu wchodzi. Dobra, na razie idziemy tu. Jak widzimy stąd. Opa, jest, widzimy. Co tutaj mamy? O. Cóż za tajemnicze pomieszczenie. O nie, hałasu narobiłem z bankiem. Tam ktoś siedzi, a to te glisty, czy to tam. Wow, trzy glisty. Czego oni tam bronią? O, mamy posążek rzeźbiarza. Jaka tajemnicza tajemniczość. Dobra, na razie się. A i tam coś się świeci na górze. Dobra, na razie tutaj się. Znaleziono posążek. Główna sala. Odpoczynek. Wszyscy się odnowią. No dobra, niech się odnawiają. Więc tak, zobaczymy co tu jest. Halo, jest tu kto? Tutaj tak sobie po prostu skarb leży. Nie. Oczywiście, że nie. Zabiorę i ucieknę. Kiedy? Ha! No i masz. Trudno, sorry, Gregory. Źle pilnowałeś. No, co to się dzieje? Muzyka się zrobiła, bo jest akcja. A, wszyscy się zaalarmowali. Ło, tu jest drugi. Za płotem. On tam przeskoczył przez to? Szybko. Hop. Tu jest skrytka. Wosk tłuszczowy. Można użyć do średnich i wyższych ulepszeń narzędzi, protezy. Dobra. Okej. Ale tam na górze coś się świeciło. Więc hop. O. Tak. I jakoś to trzeba. Hopnąć tam. Hopnąłem. Kropla smoczej krwi. Użycie go nieznacznie zwiększy moc wskrzeszania. Ale zeskoczyłem. Prawie bym się nadział na te ich miecze. Okej. No tutaj nie będę tak skakał. To jest, o właśnie. Stoją ci dwaj. Uciekamy. Śmiertelny gdzieś. Ja tu biegłem. Nie tu. Spoko. Nie radę, on tu nie pije, co? Tak. Zaciekawiony tutaj. Uciekamy zaciekawiony. Co się stało? Co się stało? Kto tu przyszedł? Kto tu przyszedł? Ha. Tajemniczy Shinobi. Ta-dam-ta-dam. Bieg za mną. A to też się zaciekawiły dwa. Dobra. Spróbujemy im zabrać skarb, którego bronią. Drzwi otwarte. Więc zróbmy to na szybkiego. A ten się zaciekawił. Co ty taki zaciekawiony? O, co to za chrabąż? Adia! Zobaczmy, co jest w środku. Granulka! Dobra, jest, czekamy. Uff. Będę bym teraz nie wchodzić w przeciwnicy. Na szczęście nie. Okej. Dobra, tamten się może denerwować. Ok, tą bramę powinien, mogę ją zamknąć. Przy drugim dojściu.
Tamci alarmują mi w tej razu. A ci wypływają to samo, to wszystko. Okej, dobra. My się uspokoję. Spokojnie, chłopaki. Ja jestem w waszej stronie. Co tu jest tu? Zbadaj. Oho. Zbadaj bossa. No i fajnie. Na szczęście posążek rzeźbiarza jest niedaleko. Jedna małpa fioletowa, druga czerwona. Sorgo 3匹. Hitotsu wo koroko. To tu znowu jakaś dolina małp. Dzwonek komnat iluzji. Dzwonek z pięcioramienną rączką z postarzanego brązu. Można z niego korzystać wielokrotnie. Małpy, wilki i im podobne wracają do stanu początkowego po użyciu dzwonka. Jednak małpa uwięziona w parawanie nie ucieknie, nawet jeśli dzwoni dzwonek. Małpy w parawanie. Dobra, małpami zajmiemy się w następnym odcinku. Kozik małpów nie powinny być groźne.